Monika Niewiadomska, witam po krótkiej przerwie. Całkowicie zmieniamy teraz temat. Moim gościem jest Joanna Garnier z Fundacji La Strada. Witam Pani Joanno. Dzień dobry. Pani Joanno, dzisiaj porozmawiamy o zjawisku, które chyba nie powinno już mieć miejsca w XXI wieku, prawda? A jaka jest prawda, jakie są realia? Mówimy o handlu ludźmi. Zgadza się. I niestety jest to zjawisko, które w XXI wieku nadal istnieje i nadal, muszę powiedzieć, z bólem ma się dobrze. Cały czas mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy osoby stają się przedmiotem handlu, kiedy są sprzedawane, zmuszane do pracy czy wyzyskiwane w inny sposób. Czy można określić, ilu ludzi w Polsce rocznie pada ofiarą handlu? To jest bardzo trudne, ponieważ dokładne liczby niestety nie są znane. Ja mogę powiedzieć, że Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, które Fundacja La Strada prowadziła w zeszłym roku i współprowadzi w tym, pomaga rocznie około 200 osobom, pokrzywdzonym kobietom oraz mężczyznom. Mężczyzn jest troszeczkę mniej. Natomiast w całej Polsce są to tysiące osób, na pewno. Gdybyśmy mogli określić pewien profil danej ofiary, tak scharakteryzować potencjalne ofiary. No właśnie. Ofiarą handlu ludźmi może stać się każdy. Oczywiście bardziej narażone są kobiety, które częściej są bezrobotne, które rzadziej są zatrudniane, które częściej ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie domu i rodziny. Natomiast szczególnie narażone są osoby, które są w kryzysie. Mają kryzys osobisty, kryzys zawodowy, mają problemy w domu, czy mają na przykład problemy psychiczne. Osoby, które są ofiarami przemocy, osoby, które potrzebują zmiany. Raczej mówimy o pewnych zewnętrznych czynnikach, które wpływają na to, że ktoś stał się ofiarą handlu ludźmi, niż o cechach charakterologicznych danego człowieka. Więc musimy pamiętać, że każdy z nas może stać się ofiarą handlu ludźmi i tylko od nas często zależy, czy się tymi ofiarami staniemy, ponieważ im lepiej się przygotujemy do wyjazdu do pracy za granicę, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Im lepiej, to znaczy, co powinniśmy zrobić przed takim wyjazdem? Jak się zabezpieczyć? Powinniśmy przede wszystkim szukać informacji, bo z mojego doświadczenia w telefonie zaufania wynika, że mnóstwo osób, jakieś 80-85% dzwoniących, nie ma praktycznie żadnych wiarygodnych informacji na temat warunków pracy i pobytu za granicą. To są często osoby, które są po prostu zadowolone, że zaproponowano im zatrudnienie, że wyjadą do Niemiec, do Holandii czy do Hiszpanii i będą zarabiać. Tymczasem nie zdają sobie sprawy z tego, że jest to kraj, gdzie się używa innego języka, gdzie obowiązują inne zasady, gdzie są zupełnie różne od naszych obyczaje i gdzie także pracownicy migracyjni pracują, są zatrudniani według innych zasad niż u nas. Dlatego powinniśmy dowiedzieć się czegoś o kraju, do którego wyjeżdżamy. Powinniśmy poszukać sprawdzonego pośrednika. Powinniśmy się jak najwięcej dowiedzieć o pracodawcy, dla którego będziemy pracować. No i powinniśmy być w stałym kontakcie z rodziną. No właśnie, bo przestępcy uzależniają swoje ofiary od siebie. W jaki sposób? Cóż, są różne sytuacje, w które wpadają ofiary handlu ludźmi. My najczęściej słyszymy o przypadkach, kiedy kobiety są zmuszane do prostytucji i w tym seks-biznesie są jakoś tam niewolone, poddawane woli sprawcy, ale tak naprawdę zasady rządzące handlem ludźmi są podobne i wszyscy sprawcy, wszyscy handlarze czy pośrednicy stosują podobne zasady, począwszy od odbierania dokumentów, skończywszy na wmawianiu ofierze, że ma dług. Żądają oddania pieniędzy, których ta osoba, ta kobieta czy ten mężczyzna nigdy nie pożyczała. Żądają świadczenia pracy w coraz wyższym wymiarze godzinowym, nie wypłacają pieniędzy, szantażują.
jeżeli chodzi o seks biznes, kobiety bywają fotografowane na przykład w sytuacjach, kiedy są gwałcone i potem szantażowane tymi zdjęciami. Ludzie są straszeni. Wiem, gdzie mieszka twoja rodzina, wiem, do której szkoły chodzi twoje dziecko. Masz tutaj być i pracować, bo inaczej twoim bliskim stanie się krzywda. Ja bym chciała powiedzieć, że te wszystkie groźby, z reguły to są groźby bez pokrycia, więc ten, kto się dobrze przygotuje, nie powinien być narażony na takie sytuacje. Pani Joanno, nasz czas dobiega końca, natomiast chciałabym jeszcze szybciutko zadać pytanie na temat waszej fundacji, Fundacja La Strada, która od lat pomaga takim osobom. Jak wyglądają wasze działania? Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada funkcjonuje w Polsce od roku 1996. Od kilku lat prowadzimy Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi. Jest to zadanie zlecone przez ministra spraw wewnętrznych w tym roku razem ze Stowarzyszeniem Pomoc. Prowadzimy telefon zaufania, prowadzimy schronisko dla ofiar, prowadzimy poradnictwo przedwyjazdowe pod telefonem warszawskim 628-0120. I służymy radą i pomocą ofiarom, ale także świadkom handlu ludźmi. Najważniejsza rzecz, bądźmy czujni. Bądźmy czujni, szukajmy informacji przede wszystkim. Praca za granicą jest taką pracą jak każda inna. Może przynieść pieniądze, satysfakcję, doświadczenia. Ale jest to wyzwanie i przygotujmy się do niego najlepiej, jak potrafimy. Pani Joanno, proszę do nas dzwonić. Dziękuję bardzo za rozmowę, a ja zapraszam na króciutką przerwę, a po przerwie Agnieszka z promocją kobiet.